cię bardzo i nie mogę cię i mieć chcę ciebie i nie mogę mieć i dawać wszystko i nie mogę dać i brać tę miłość. Tego przygotowania jeszcze do dźwigania. Tak. Jeszcze dwa się Także jest to mój pierwszy przysiad chyba od 3 tygodni, bo mi się po prostu nie chciało. Uwaga Tero. Ale plec. Ale plec. Ja strzymę się ten, jak pozdrow wszystkich w doma. 230. Wysiadać się było bardzo ciężko. Wydawało mi się, że troszkę płytko. I chciałem złapać jeszcze 220, a potem gadam, a pierdolisz, będziesz sam ciężar robił. Idziemy 30, poszło chyba łatwiej niż 220. Z jakim zapasem? 2,5 miesiąca offu, teraz od wiadomo już leci od piątku. Także z takiego pułapu zaczynamy. 230. Shacks, Monster Power, paleciak, te sprawy. Czyli jak w neoprękach jadę 230. To teraz jakbym miał taśmy, bo nie chciałem ich brać, bo mnie korciło, to 260 bym spokojnie w czerwonych zrobił. Także jak ja z takiego pułapu zaczynam, to 300 kilo do 1,5 miesiąca, taki jest cel. Na 8 razy, jedno nóż. Złaź już. Już jak jest. Okej, że się jest. Samolot. Teraz ta Arabia. Jezus, tu placu nie ma. Placu nie ma. Samolot. Nie ma samolota. Ja zjedziesz, nie bój się od auta. Zjedziesz, zjedziesz. To wiem, że to Sosnowiec myśli, że już asfalt zwinęli, ale... Ale jeszcze nie. Ukraina, ja myślę, że jest na Ukrainie, a tu się okazało, że to Sosnowiec. Na Sosnowcu nawet ten... samoloty nie latają. Ale jaka jest to siła, jaka jest wejście? No tu, tu jest wejście. Co to za dieta?
nie pudełkowa. Przyznaj się, co tam w dupie os. Jakie drogi! Masakra, ty ja tu Camaro pojechał, a tu takie drogi. Ja się nie dziwię, że Wojtek się wyprowadził, widząc te drogi, pomimo że auta nie ma, ale wiedział, o co chodzi, nie? No. Stanu moje są trochę, no. Jak tak jest. Za 15.06, no już jest taki moment, że trzeba wracać powoli do roboty. Jutro już comeback. Ta gruba! Także, żeby organizm nie dostał za dużego szoku, Marcin już teraz aplikuje sobie training. Smart Gym Ruda Śląska, Quadrum. Także zaczynamy ten dzień z przytupem! Na czajnie! No, widzicie. Nie widzicie, to proszę zobaczcie. Na smarcie. Ładnie weszło. Widzę, że weszło. Swędzi jak cholera. No, także ten leci tak. Lecimy tak, że dzisiaj będzie klaciula. Ostatnio ładnie poszła, więc dzisiaj trzeba to trzymać. Siady jak ostatnio poszły, no to coś fenomenalnego. Teraz będzie trzeba było przetrzymać. Rozumicie? Ciągu właśnie nie będę próbować, no ale zgadać się z sobą. No i niech tworzy plan pod jakieś najwcześniejsze zawody. Zobaczymy, jak to z moją pomocą suplementacyjną się zgra. Ale jak dzisiaj robię po takiej przerwie dwutygodniowej w takim sprawdzianie raz, gdzie zrobiłem to z zapasem bez bólu, to jest dobrze. Wracam troszkę inaczej. Robię połączone ćwiczenie bench pressa węższym chwytem. No i wiosłowanie sztangą. Także zaczynamy od tego, żeby nie kurciło wchodzić na jakieś ciężary. Klatka jeszcze jest zakwaszona po ostatnich wyciskaniach, ale nie dziwia się, bo było intensywnie. Fajny sprawdzian. I w siadach też widzieliście, bo sprawdzian. Oczywiście Seba w utasie specjalnie to zrobiłem, żebyś miał fajne podłoże pod plan do mnie. Taki idealnie rozprogramowany pode mnie. Byś wiedział, że jednak 230 jest lekki na siat, wiesz? Dlatego to zrobiłem. Bo się denerwuję, że... Pikowanie, sprawdzasz maksy, co ty gady nie robiłeś siadu. Tylko, że to, że ja nie robiłem siadu, to nie znaczy, że nie robiłem innych ćwiczeń. Jak Bułgarian split squat, Rumunię, takie tam inne pierdoły. Także wszystko było z głową. Z głową. Z głowy, czyli z niczego, Sebastianie. Także tak to dzisiaj wygląda. Pompa robimy, pompa. Może się pociągniemy też. Zważymy troszkę się. O chuj, ale nabiło. Dobrze, nie będzie 110. Także będzie grubo ponad 110 na pewno. Myślę, że się zakręcę w kilogramie 115. Z tym, że to robić na takiej suchej żule. A zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo dalej bez zmian, bez diety. No bo nie chce mi się. Jem wszystko, co mi przyjdzie na rękę. Ale w miarę śniadanie, takie w miarę fit. Zobaczymy. Może co z tego będzie. Aż żeby z tego siła była. No łapy nie ma, to wiadomo, no ale może będzie, może będzie. Sąsiedzie, może będzie. Thank you.
Marcin już jest po treningu dawno. Najlepsze jest to, że ciąg pozałatwiać sobie pora spraw z rana. Ciążek chce na poczta wysłać AJ-owi zaślepka do aparatu. Chciał jechać do Rossmana, porobić zdjęcia, wywołać. A to wszystko jest od 9. No ja nie wiem, jak można marnować tyle dnia. 6:30 już na siłowni, 8 już po treningu, bajter zawierzenie do przedszkola. Teraz godą poogarnią wszystko i dupa poogarnąć, bo jeszcze może godzina w dupie. No ale nic, spożytkujemy to idealnie. Pojedziemy do Biedronki porobić zakupy. I potem jedziemy dalej z tym a tym. Dalej, dalej! A już jutro! 6:30 wygoda! Kawułka Wielszowice niestety jeszcze. No ale dobrze. Zaczynamy jutro. W końcu mi czegoś brakowało w ciągu dnia. Kopalni, a teraz widząc ten szyb, wszystko wróciło. Łzy szczęścia, radości. W końcu wracamy. Jariwa, jariwa!